Witam serdecznie w serii filmów poświęconych montażowi szuflady Merivobox. Ja się nazywam Łukasz Wrotecki i jestem trenerem produktu w firmie Blum. W dzisiejszym filmie zaprezentuję montaż szuflady niskiej. W naszych filmach wykorzystywać będę korpus szkoleniowy, w którym miejsca montażowe są już uprzednio nawiercone zgodnie z informacjami o planowaniu. Pierwszy otwór w korpusie zlokalizowany jest 37 mm od przedniej krawędzi i odpowiada on trzeciemu otworowi w prowadnicy. Aby zlokalizować go na korpusie, posłużę się najprostszą pomocą montażową w postaci takiej uniwersalnej linijki. W pierwszym kroku należy zamontować prowadnicę. Prowadnica szuflady Merivobox zaprojektowana jest w kształt litery L. W szufladzie Merivobox prowadnica jest uniwersalna i bez względu na to, czy składamy szufladę wewnętrzną czy standardową, zawsze montujemy ją na trzeci otwór montażowy. Zamontowana tu prowadnica ma maksymalny udźwig 40 kg. Dostępna w ofercie jest również prowadnica o podwyższonym obciążeniu maksymalnym do 70 kg. Prowadnice dla niskiej dolnej szuflady mam już przygotowane. Teraz przykręcę prowadnicę dla szuflady wewnętrznej. Prowadnice są już gotowe w korpusie. Następnym krokiem będzie złożenie szuflad. W trakcie naszych filmów do montażu szuflad będę wykorzystywać pomoc montażową BoxFix dedykowany dla szuflady Merivobox. Takie BoxFixy mamy również dla pozostałych systemów szuflad. Każdy z BoxFixów umożliwia złożenie szuflady nawet do 1200 mm szerokości i każdej z wysokości boków. BoxFixa montuję do blatu za pomocą ścisku stolarskiego. Montaż szuflady rozpoczynam od przygotowania ścianki tylnej. Wymiar ścianki tylnej to szerokość wewnętrzna korpusu minus 51 mm. W BoxFixie znajduje się specjalne miejsce, w którym ściankę tylną umieszczamy pionowo, a następnie dostosowujemy szerokość BoxFixa do szerokości budowanej szuflady. Następnie układamy ściankę tylną poziomo, tak by widoczna była jej lewa strona, a górna krawędź licowała się z krawędzią BoxFixa. W tej pozycji będzie zamontowana między bokami. Do przygotowania ścianki tylnej potrzebować będę mocowania ścianki tylnej. Lewe mocowanie biorę w prawą rękę, prawe mocowanie w lewą rękę i przykładam je tak, aby zlicować je z górną krawędzią ścianki tylnej. Następnie przystępuję do montażu z wykorzystaniem wkrętów do drewna ze spłaszczonym łebkiem. Ściankę tylną mam już przygotowaną. Następnym krokiem przygotowanie dna. W przypadku szuflady Merivobox dno ma tę samą szerokość co ścianka tylna, czyli szerokość wewnętrzna korpusu minus 51 mm. Dno umieszczam w pozycji pionowej i przystępuję do zamontowania boków. Tutaj podobnie jak w przypadku mocowań ścianki tylnej, lewy bok biorę w prawą rękę, prawy bok w lewą rękę i umieszczam je w BoxFixie pionowo. Teraz mogę ściankę tylną włożyć pomiędzy boki. Korzystanie z BoxFixa zapewnia maksymalnie ergonomiczną pozycję pracy przy zachowaniu prostych pleców. Pozostało przykręcenie boków do dna.
Boki przykręciłem do dna 4 wkrętami na każdą stronę. Wykorzystanie BoxFixa do zbudowania szuflady zapewnia perfekcyjne połączenie frontu, dna i boków. Szufladę będę wkładał do korpusu, gdy prowadnice są w pozycji zamkniętej. Nałożę szufladę na prowadnicę i wsunę do końca tak, by usłyszeć kliknięcie. Dokładnie tę samą operację powtarzam dla drugiej szuflady, która będzie służyć za szufladę wewnętrzną. BoxFix nie będzie mi już potrzebny. Teraz zajmę się przygotowaniem frontów. Zacznę od przygotowania frontu do szuflady wewnętrznej. Do tego będę potrzebował docinany na wymiar front aluminiowy i odpowiednie do niego mocowania. Mocowanie frontu wewnętrznego ma tutaj wystający element, który trzeba umieścić w szynie. Montuję z wykorzystaniem długiego wkręta. Maksymalna szerokość szuflady wewnętrznej to 1200 mm. Front szuflady wewnętrznej mam już przygotowany. Czas wpiąć go w szufladę. Szuflada wewnętrzna gotowa. Przygotuję teraz front szuflady standardowej. Jeżeli we froncie mam już wykonane nawierty, do przygotowania go do wpięcia do szuflady nie potrzebuję żadnych dodatkowych narzędzi. Mój front ma nafrezowany uchwyt, a materiał, z którego jest wykonany, to MDF barwiony w masie. Jest to front uniwersalny, dlatego mam w nim otwory dla różnych wysokości szuflady. Front, z którego korzystam, ma otwory nawiercone pod mocowania typu inserta, które są rozwiązaniem rekomendowanym przez Blum. Dodatkowo, jako korpus szkoleniowy, ma nawiercone kołki pod dystansę do servo drive. W tym miejscu mam nawiercone otwory pod stabilizator frontu. Do przygotowania otworów użyłem uniwersalnej matrycy ZML0040, która zapewnia precyzyjne przygotowanie otworów we froncie. Żeby przygotować front do wpięcia w szufladę wewnętrzną niską, potrzebuję tylko mocowań frontu. W szufladzie Merivobox mocowania frontu są symetryczne, jeśli chodzi o płaszczyznę prawo-lewo, asymetryczne w płaszczyźnie góra-dół. Strzałeczka wytłoczona na mocowaniu pokazuje, w jakiej pozycji je zamontować. Ja korzystam tutaj z mocowań typu inserta, które działają tak jak kołek rozporowy. Podczas montowania ich we froncie oba powinny być zwrócone w tę samą stronę. Teraz ustawiam je w pozycji pionowej. W ten sposób front mam przygotowany do wpięcia i wpinam go w szufladę. Ostatnim krokiem będzie montaż zaślepek wewnętrznych i elementów z logo Blum. Logo montuję około 10 cm od frontu, nasuwając je od dołu, a następnie przesuwam w kierunku frontu, a logo samo znajdzie swoją prawidłową pozycję. Szuflada gotowa. Jeśli ten materiał okazał się dla Was przydatny, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, napiszcie komentarz. Do zobaczenia w kolejnych filmach.